Koszmarny wypadek na skrzyżowaniu w Lublinie. Nagranie policji mrozi krew w żyłach. Lubelska policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z wypadku, które zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Wypadek w Lublinie. Policja udostępnia ku przestrodze. Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek około godziny 1:30 w Lublinie. Na skrzyżowaniu Alei Racławickich z ulicą Poniatowskiego 22-letni kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z nadjeżdżającą osobową Toyotą. W pewnym momencie z ulicy Poniatowskiego powoli wyjeżdża kierujący Oplem. Mężczyzna zlekceważył nadawane przez sygnalizator ostrzegawcze światło pulsacyjne oraz znaki drogowe i wymusił pierwszeństwo przejazdu. W wyniku tego doszło do kolizji obu samochodów, przekazał nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Policja publikuje nagranie ku przestrodze. Policja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z momentu wypadku. Widać na nim, jak osobowa Toyota po uderzeniu dosłownie przelatuje przez sam środek skrzyżowania oraz przejście dla pieszych. Gdyby w tym momencie ktoś z pieszych znajdował się w pobliżu, mogło dojść do wielkiej tragedii. Lublin. Niebezpieczny wypadek na skrzyżowaniu. Nadkomisarz Kamil Gołębiowski dodał, że w zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Kierowcy zostali zbadani na obecność alkoholu w organizmie. Byli trzeźwi. 22-latek z Opla został ukarany mandatem karnym w kwocie 1500 zł. Otrzymał także 10 punktów karnych. Policja apeluje o ostrożność i dostosowanie odpowiedniej prędkości do warunków na drogach. Jest ślisko, tworzy się gołoleć. Przy takiej aurze zdecydowanie łatwiej o kolizję.